Preludium. Postać w czarnym prochowcu stała na dachu kasyna Westgate i obserwowała strip Las Vegas. Widok na nocne miasto grzechu przypominał jej, dlaczego tu się znalazła oraz dlaczego dziesiątki innych podobnych postaci stoi ukryta w newralgicznych punktach stolic ludzkości, doglądając jej planu. Wprawdzie nie martwiła się o jego przebieg, lecz co jakiś czas, mimo milczenia jej krótkofalówki, zerkała na swój tablet, na którym co chwilę poszczególne kraje na wyświetlonej mapie świata zmieniały barwę z szarej na zieloną. Była 7:53 czasu Greenwich, gdy ostatni szary punkt znajdujący się w Chinach zmienił kolor na zielony. To oznaczało, że jej genialny, obmyślany miesiącami i latami wdrażany w życie plan bez zakłóceń wszedł w finałową fazę. Teraz było za późno, by się wycofać i zatrzymać nieuchronną zagładę ludzkości. Na szczęście nasza bohaterka tego wcale nie planowała, więc uśmiechnęła się i ściągnęła kaptur, pozwalając ostatnim czystym podmuchom wiatru rozdmuchać jej kruczoczarne włosy. Miała jeszcze 7 minut, by nacieszyć się tym widokiem, więc postanowiła z nich skorzystać. Jednak musiała również coś powiedzieć, wytłumaczyć temu gatunkowi szkodników, dlaczego zaraz stanie się to, co stać się musi. Może w końcu zrozumieją. Pomyślała, jednak szybko odrzuciła od siebie tę myśl. Nie, oni nigdy nie zrozumieją. Zaczęła się nawet zastanawiać, czy odkrycie kart w ostatnich minutach istnienia tego gatunku to aby na pewno dobry pomysł. Wprawdzie systemy baz wojskowych, z których zamierzała skorzystać, dawno zostały zainfekowane przez zmyślnie zaprojektowanego wirusa, który właśnie pozbawił wszystkich ludzi kontroli nad nimi, i nawet ona nie byłaby w stanie tego cofnąć. Ale może nagle mogłoby się okazać, że są jeszcze jakieś środki ochrony przed atomową zagładą, o których nie wiedziała i których nie zneutralizowała. Jednak szybko dopowiedziała sobie, że nawet jeżeli przeoczyła takowe, to nie zniszczy góra kilku miast, które i tak długo nie przetrwają, ze względu na ogólnoświatową katastrofę klimatyczną, jaką spowoduje przykrycie większości lądów atomowymi eksplozjami. Mimo że była perfekcjonistką i chciała wszystko zakończyć za jednym razem, to dopuszczała do siebie te wizje. Poza tym gdzieś w głębi duszy uważała, że ludziom należą się wyjaśnienia. Wszak gdyby była na miejscu jakiegokolwiek z 8 miliardów tych szkodników, chciałaby wiedzieć, co się właśnie z nimi dzieje. Skończyła rozkoszować się świeżym powietrzem i wyciągnęła ze swojego prochowca krótkofalówkę. Jednak uznała, że zanim wszyscy usłyszą jej finałową przemowę, powinna rozmówić się jeszcze ze swoimi, jak ich nazwała, kurierami. W końcu, gdyby nie oni, to prawdopodobnie nigdy nie stałaby w tym miejscu, mając do dyspozycji legendarny czerwony przycisk i najlepszy widok na pandemonium, które wywoła. Zmieniła więc częstotliwość i nadała krótki sygnał, który sprawił, że wirus uzbroił pobliskie silosy atomowe oraz ustawił na cel ustalone wcześniej punkty. Zerknęła na swój tablet i zobaczyła, że w jej ślady idą inne kraje. Oczywiście tylko ona miała aktualny podgląd na ogólnoświatową sytuację, ale oprogramowanie, którego używała, sprawiło, że jej wspólnicy zauważyli jej decyzję i odczytali to jako znak do podpisania wyroku na ludzkości. Zerknęła na swój zegarek i zobaczyła, że zostało jej 5 minut, więc nie marnując czasu, przełączyła się na poprzedni kanał i zaczęła nadawać. Przyjaciele, gdy stoję teraz i obserwuję, co udało się nam uczynić, jestem dumna. Nie z samego efektu, a z was. Mimo bycia przedstawicielami najbardziej zepsutego gatunku na Ziemi, udało się wam przeciwstawić swojej zwierzęcej naturze i stanąć w obliczu oczyszczenia najczystszym z rodzajów ognia. Część z was zapewne jest teraz przerażona,
bo strach przed śmiercią jest jednym z elementów naszej zgniłej natury. Lecz nie bójcie się. Wszystko, coście uczynili w tej walce, zostanie wam odpuszczone. A za niecałe 5 minut wszyscy spotkamy się po drugiej stronie. Oczywiście część z was boi się również bólu, dlatego zagwarantowałam wam, że nie musicie wcale ginąć w atomowym ogniu. Z tyłu waszych urządzeń jest malutka klapka, ukrywająca ampułkę z tabletką, która zagwarantuje wam szybkie i bezbolesne przejście. Możecie je w tym momencie zażyć, jeżeli nie chcecie widzieć końca naszego rodzaju. Po czym dodała jakby z matczyną troską: obiecuję, po jej zażyciu poczujecie się po prostu senni i obudzicie się dopiero podczas sądu. Do zobaczenia w raju, bez odbioru. Powiedziała i mimo, że chciałaby poświęcić chwilę na kontemplację, to wiedziała, że nie może sobie na to pozwolić. Przyłączyła więc kanał na częstotliwość, na której usłyszą ją wszyscy mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Jej orędzie zastąpi ramówkę wszystkich ogólnokrajowych stacji telewizyjnych i radiowych, a w innych krajach ludzie zobaczą i usłyszą inne, nieco okrojone, napisane wcześniej, ale z tym samym wydźwiękiem i w ich lokalnym języku. Wprawdzie to nie to samo, ale wystarczy, by ludzie zrozumieli. Może nawet część z nich zrozumie. Nawróci się na chwilę przed śmiercią. Może. Wzięła teraz łyk wody z przyniesionej wcześniej butelki i sprawdziła zegarek. Zostały jej 3 minuty, więc szybko przyłożyła radio do ust. Zapewne wielu z was zastanawia się teraz, gdzie się podział ulubiony serial, film czy audycja radiowa. I dlaczego mówi teraz do was jakaś bliżej nieznana kobieta? Oczywiście nie odpowiem wam na to pytanie, bo zajęłoby to zbyt dużo czasu, ale zdążę odpowiedzieć wam na te jeszcze niezadane. Jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi, zbliża się koniec świata. Ale nie mówi wam tego jakaś szurnięta ekoterrorystka, bądź fanatyczka chcąca zdobyć nowe owieczki do sekty, którą bardziej interesuje saldo waszego konta od was. Mówiła spokojnym tonem. Teraz wielu z was pewnie się zastanawia, jak to? Czemu miałby teraz nadejść koniec świata, skoro tyle razy zapowiadany nie nadszedł? Akurat w tej kwestii mam pewne informacje, ale do tego jeszcze wrócimy. Teraz chciałabym zauważyć, że zrobiliśmy ze świata całkiem nieprzyjemne miejsce. Ciągnęła. Wojnę. Gwałty i inne polityczne przepychanki mające wpływ na życie milionów zbyt przyjemne wszak nie jest. Ale dzisiaj nie o tym, bo już to, co stwierdziłam, pewnie zauważyliście. I dlaczego tak jest, chyba nie muszę zbytnio tłumaczyć, a chciałabym. W jej głosie dało się wyczuć rosnący entuzjazm. W każdym dniu, w każdej godzinie i sekundzie oddalamy się od Boga. Przeszła nagle do sedna. Wyżej wymienione wojny i gwałty są na to jednym z lepszych przykładów, ale za to odpowiedzialni są nieliczni. Ja chcę mówić o waszych grzechach bez względu na to, kto słucha. Jesteście fałszywi. Dla własnego zysku potraficie sprawić, że bliźni doświadczy piekła za życia. Mordujecie i torturujecie zwierzęta dla własnych uciech. W końcu, kto by się zastanawiał, skąd pochodzi ten stek, kotlet czy futro? Trzymacie je na siłę w domach, bo są słodkie, nie dając im zaznać słodkiego życia, do jakiego zostały stworzone. Na krótkich smyczach i syntetycznych karmach wegetują do śmierci spowodowanej chorobami, spowodowanej swoją słodkością. W końcu, kogo obchodzi, czy piesek da radę się wybiegać i czy jedzenie, które je, faktycznie zaspokaja jego potrzeby? Kogo obchodzi, czy te mutacje, które tak uroczo wyglądają na instagramowych zdjęciach, nie sprawiają, że każdy oddech jest dla niego wyzwaniem? Obdzieracie norki żywcem z futer, by miały pożądany połysk, ale to jest nieważne. Ważnym za to jest, by zgarnąć za to pożądaną liczbę lajków w mediach społecznościowych. Dzielicie i dajecie się dzielić, skacząc sobie do gardeł przy rodzinnych stołach, walcząc o nic nieznaczące, żałosne przekonania.
czynicie dobro na pokaz, by potem zmieniać życia najbliższych w gehennę. Idziecie po trupach do celu, wycierając sobie mordy w barwy i idee. Nawet nie wiedziała, kiedy przestała trzymać się wyuczonego skryptu, a zaczęła pokrzykiwać. Jednak uznała, że nie ma sensu teraz zmieniać koncepcji i parła dalej. A to wszystko dla pieniędzy. Dożyliśmy czasów, gdzie papier i atencja warta jest więcej od ludzkiego życia. Niby obaliliśmy niewolnictwo, ale tak naprawdę sami staliśmy się niewolnikami niewidzialnego pana. Spoważniała. Na własne życzenie. A będzie tylko gorzej. I po chwili przerwy zaczęła mówić dalej. Chociaż użyłam złego słowa. Gorzej byłoby, gdyby mnie sprawiła, że za chwilę na całym świecie wybuchną głowice nuklearne, zmieniając cały ten Babilon w pył. Może to ja jestem zła, ale w jednym musimy się zgodzić. To musiało się tak skończyć. Po prostu chciałam oszczędzić tego ludzkości. A wy macie jeszcze chwilę, więc spędźcie ją ze swoimi rodzinami. Otwórzcie coś na specjalne okazje i módlcie się, by wasza religia okazała się tą właściwą, bez odbioru. Zakończyła i zrzuciła swoją krótkofalówkę w przepaść pod nią i zdjęła osłonę ze swojego tableta, wydobywając ampułkę z trucizną. Gdy zobaczyła pierwsze błyski spowodowane atomowymi eksplozjami, wyjęła tabletkę z fiołki i popiła ją, korzystając z butelki, która stała przy jej nodze. Gdy poczuła już senność, ostatnim dźwiękiem, jakim słyszała, były alarmowe syreny, których dźwięk stanowił preludium apokalipsy, która właśnie nadeszła.